Siema, to z tej strony Szmita, to jest już 9 let's play z Pastrawy Gold. Ja was przepraszam, ale dopiero co teraz skończyłem let's playa ze Spidermana 2. No i mamy tylko 15 minut na nagranie, no i później po ćwiczę, dopiero w edytorze i YouTube zjednoczę, więc jedziemy. Tu etap 5. Ściszę, bo ja będę mówić opis. Linia 77, ośrodki narciarskie. Wschodnia część miasta sięga góry, w których znajduje się wiele ośrodków narciarskich. Linia 77 biegnie przez góry, przewożąc pasażerów między dworcem autobusowym Fullwell a przystankiem Airport. Jazda autobusem po oblodzonych wąskich drogach wymaga doświadczenia. 15 minut podróży, lotnisko w górach i pada śnieg. Po raz pierwszy śnieg. Szacunek. No i będzie ostra jazda. Tak więc życzę wam miłego oglądania i później pokażę, jak będę robić je lepiej niż J.T. Milton. O Jezus. Jeszcze nie koło, więc raczej pojechać ostrożnie. Nie no, już ostatni raz powtarzam, gdy ukończę tę grę, bo ja będę już nagrywać z Activist of Ten Howling. To jest już ostatni prezent rocznicowy, a zapomniałem powiedzieć w let's playu Spidermana, że będę już mieć kolejne nowe gry od swojego szwagra, ale niestety, że jutro wyjeżdżamy to na warsztaty w Pieszczady. Ja nie będę wam kłamać. Ale ktoś może mnie znaleźć i będę mieć w realu przepierdolone. Chcę mnie zniszczyć, proszę bardzo. Cisena. Pieszczada. Województwo podkarpackie. Zadowoleni? Tępe chuje? Nie no, najpierw transport Contelux, później Spider-Man 2, a teraz Gold. O, tym razem mamy przerąbane.
Nie ma kamery. Czerwony pałwanek. Czekajcie, bo... Boga mnie wyjebnie się, Boga. Mało brakowało. Pierwszy wypadek tej Miltena pojechał za tą samą prędkością i się tutaj ześlizgnął i tu też skałę. Nie da się rozpędzić. Ups, przepraszam. Idę się zajarać. Kochamy naturę, a tu patamy i jedziemy. Jadę 65 mil, czyli coś takie 70 na godzinę. Dobra. No, gdzieś tutaj się wyrąbał. Ale jestem od niego bystrejszy. To przejszy od tej Miltena. Tutaj utkwił. Czekaj. Bo ja już powoli przypominam. No, na tym ostrym zakręcie się wyrąbał. Nie no, tym my pokażę wam kawałki, to i tak starzy siedzieli w więzieniu. Pomogę mu złamać prawa autorskie. Więc żeby nie mieć kłopotu, to tam linka w opisie do jego filmu. A teraz nowa rekord prędkości. 65 mil w wąskiej, ośnieżonej drodze.
Jak kobieta! Kobieta sobie zjebał! Walno prokowalniający! Zatrzymaj się, Nikt też się czuł! Chawodę po policji! Ra! No i drugi fail w tym odcinku. Wal się. Brum, brum, brum. No chyba czy coś. Gdzieś tam, jest przedostatni przystanek trasy, którą już pokażę w ostatnim odcinku tej gry. Dobra. Pasażerowie 2150, punktualność. Czekajcie, najpierw przeczytam. Pasażerowie 43 2150, punktualność 83%, 730, premia za jazdę 18 090, kara za jazdę 340, suma punktów 3630. Dać mi sekundę 5, bo ja muszę sprawdzić, czy dziewczyny skończyły. Przepraszam za chwilę nieobecności, ale... Koleżanka przeszła, ale więcej nie będę powiedzieć, co się teraz dzieje. Drugi kurs. Linia 67, dzielnica przemysłowa. Linia 67 łączy dzielnicę przemysłową z miejskim portem. Nie jest to przyjemna okolica. Wszędzie fabryczne kominy, dymy, rury i przewody. Potraktuj robotników delikatnie, zasługują na bezpieczny dowóz do domu. 8 minut podróży, port teraz w jedną stronę i przez okręg przemysłowy. To ja mówię. Dzielnica przemysłowa.
Jezus. Nie no, to są debile ze mnie. Ja jestem totalnie zajebany po konsoli.
wyprzeć go. Co to było? Zresztą wiesz, że 63300, punktowalność 89%, 790, premium za jazdę 16051, kara za jazdę 8470. Suma punktowa 4671. No i ostatnia teraz ze zwykłym Post Driverze i tym etapie. Linia 89, przystanek za przystankiem. Firma STS Transport obsługująca turystów kieruje piętrusy na trasę w centrum Starówki, takie jak linia 89. Piętrus jest wyższy od zwykłego autobusu. Będzie się miał częściowo zasłonięty widok. Zawsze planuj z wyprzedzeniem swoje kolejne manewry. 10 minut podróży przez Starówkę, słoneczna pogoda i przez kościół. Może i przez zapytki. Jedziemy. O, nareszcie etap szósty odblokowany. Yeah! Ale dopiero w następnym odcinku. Dopiero za tydzień. Może i dwa. Nie, za dwa tygodnie będę w Kuźnie. Jasne. Ups. Ale ze mnie pirat. O, Elvis, którym nam wspomniano w poprzednim odcinku. 3, 2, 1.
Totalnie przesadziłem. Ale ze mnie pijak. Co za starą? Co za starego? Co za psa? No kurwa, chciałbym wyłożyć kierunkowskaz. Tata kurwa! No i silne hamowanie na papa. Zadanie wykonane, pasażerowie 81, 4050, punktowalność 0, porodek 0. Premia za jazdę 43685, kara za jazdę 16865. Drugi największy fail w tej grze, bo po połowie etapu trzeciego w czwartym let's playu suma punktów 4840. Twój login. I RAP dla zwykłego pastrowego. To kopiec. Prowadzę to. W kolejnym odcinku będę pierwszy nagrywając etap szósty. Ile będzie będę? Dobra, ja nie będę liczyć. Więc do zobaczenia w kolejnych let's playach z Pastra w The Gold. Это весь собственный конвой.
Transport Tycoon Deluxe i Spider-Man 2. Tak więc, do zobaczenia.